Witam serdecznie w pierwszym odcinku miniserii poświęconej stronie biernej w języku angielskim. Najpierw krótko powiem, o czym będzie każdy z czterech kolejnych odcinków tej miniserii. Tak więc w części pierwszej przedstawię mechanizm tworzenia strony biernej, wprowadzę podstawowe pojęcia takie jak strona czynna, strona bierna, nazwy głównych części zdania i następnie pokażę, jak strona czynna przechodzi w stronę bierną. W drugim odcinku skupimy się na formach czasownika, zrobię przegląd form czasownikowych w stronie biernej w poszczególnych czasach. Część trzecia będzie praktyczna, przedstawię w niej przykładowe zdania, które krok po kroku będę przekształcała ze strony czynnej na bierną i powiem też, na co trzeba zwracać szczególną uwagę, aby nie popełniać typowych błędów. I wreszcie w części czwartej zajmę się tak zwanymi zdaniami z dwoma dopełnieniami. Tego typu zdania można przekształcać na stronę bierną na dwa różne sposoby i każdy z nich kolejno będzie przedstawiony. Tak więc pora rozpocząć prezentację. Zapraszam do pierwszej lekcji. A tu czekają już na nas dwie strony i krótka podróż w czasie, ponieważ zanim na dobre rozpoczniemy przygodę ze stroną bierną, musimy najpierw spojrzeć wstecz na poznane dotąd czasy gramatyczne i zrewidować naszą dotychczasową wiedzę na ich temat. A gdy to zrobimy, okaże się, że poznaliśmy je do tej pory połowicznie. Poznaliśmy zaledwie jedną stronę tego medalu, stronę czynną. Każdy z tych czasów domyślnie był przedstawiany w stronie czynnej, gdy tymczasem w ukryciu czekała na odsłonę ta druga, tajemnicza, niewspominana dotąd w ogóle strona, strona bierna. I to jest właśnie ten moment, kiedy ma ona swoje wielkie wejście. Odkrywamy, że oprócz poznanych już form strony czynnej, każdy czas gramatyczny ma nam do zaoferowania drugi wariant, drugi zestaw form czasownika, tym razem w stronie biernej. Tak więc strona bierna to nie jest jakaś wyizolowana, abstrakcyjna konstrukcja, która pojawia się ni stąd, ni zowąd w trakcie kursu. Jest to jedna z dwóch opcji, jakie mamy do wyboru w ramach danego czasu gramatycznego, czyli ten sam czas, ale dwie różne ścieżki, dwa różne zestawy form czasownika. Zatem nasze zadanie wydaje się oczywiste. Trzeba nauczyć się, a właściwie douczyć się tego drugiego zestawu. I to jest cel tego filmu. Chcę dopomóc Wam i ułatwić wykonanie tego zadania. A skoro już tyle razy używane tu były określenia strona czynna i strona bierna, to najwyższa pora, aby wyjaśnić, co to właściwie znaczy, że zdanie w danym czasie jest wyrażone w stronie czynnej albo też w stronie biernej. Zaczniemy od strony czynnej. Jej angielska nazwa to active voice. Stanowi ona podstawę, z której można utworzyć stronę bierną. I spójrzmy najpierw na przykładowe zdanie. Carlson invented the photocopier in 1938. Carlson wynalazł kserokopiarkę w 1938 roku. Jest to zdanie twierdzące w czasie past simple i jest ono w stronie czynnej. Dlaczego? Już za chwilę to wyjaśnię, ale najpierw chcę zwrócić Waszą uwagę na zaznaczone tutaj kolorami elementy. Są to tak zwane części zdania. Każda z nich ma do spełnienia w zdaniu ściśle określoną rolę. A ponieważ jedną z tych ról jest udział w tworzeniu strony biernej, trzeba więc najpierw krótko opisać każdą z nich. Pierwszy element to podmiot, po angielsku subject. I proszę zwrócić uwagę na drugą nazwę, tę w nawiasie, agent, czyli czynnik sprawczy. Oznacza to, że w naszym przykładzie Carlson, czyli podmiot, jest wykonawcą czynności. Co zrobił Carlson? wynalazł kserokopiarkę. I w tym momencie mamy już odpowiedź na pytanie, co to jest strona czynna. Zdanie jest w stronie czynnej, jeżeli jego podmiot wykonuje czynność, jest czynnikiem sprawczym. Myślę, że łatwo to zapamiętać. Podmiot jest czynny, a więc strona czynna. Kolejny element to orzeczenie, po angielsku verb, czyli czasownik w zdaniu opisujący wykonywaną czynność. Nie będę w tej chwili mówiła wiele na jego temat, ponieważ cały drugi odcinek tego filmu jest poświęcony wyłącznie orzeczeniu i formom czasownika. Zatem zwrócę tylko Waszą uwagę, że forma invented jest formą w stronie czynnej czasu past simple, a więc należy do pierwszego zestawu, o którym mówiłam poprzednio. W następnym slajdzie zobaczymy, jak ta forma zmieni się w stronie biernej. A teraz przed nami część zdania, która pełni kluczową rolę w tworzeniu strony biernej. Można powiedzieć więcej, bez niej nie ma mowy, aby powstało zdanie w stronie biernej. Jest to dopełnienie, po angielsku object. I znów w nawiasie widzimy jeszcze jedną nazwę, patient, co oznacza element podlegający działaniu. W naszym przykładzie Carlson, czyli podmiot, wykonał czynność, wynalazł i w ten sposób oddziaływał bezpośrednio na produkt tej czynności, czyli kserokopiarkę, która w tym zdaniu jest właśnie dopełnieniem. Tak więc dopełnienie to jak gdyby odbiorca czynności. Na nim skupia się czynność. I teraz, choć dopełnienie jest jedną z trzech głównych części zdania, nie zawsze w nim występuje. Zależy to od typu czasownika. Zauważmy, że gdyby ktoś zaczął wypowiadać to zdanie i w połowie zrobił pauzę. Carlson invented. Carlson wynalazł. Słuchacze odbiorą tę wypowiedź jako niekompletną. Automatycznie zrodzi się pytanie, no dobrze, wynalazł, ale co wynalazł? Rozmówca będzie czekał na uzupełnienie brakującej informacji. Będzie czekał na dopełnienie. Czyli można powiedzieć, że czasownik invented wymaga dopełnienia, a tego typu czasownik, który wymaga dopełnienia, nosi nazwę czasownik przechodni, transitive verb. Istnieje oczywiście też jego przeciwieństwo, czasownik nieprzechodni, intransitive verb, ale ta grupa w ogóle nas tutaj w tej prezentacji nie interesuje, ponieważ jedynie taka konfiguracja, jaką widzimy w tej chwili, czyli czasownik przechodni plus dopełnienie, może stać się podstawą do utworzenia strony biernej. I pozostała nam jeszcze jedna część zdania, okolicznik, adwerbial. Dostarcza on informacji o okolicznościach, w jakich miała miejsce czynność. Typowo odpowiada na pytania jak, gdzie, kiedy. Oddzielam go tutaj od reszty elementów, ponieważ nie bierze on bezpośredniego udziału w tworzeniu strony biernej. Transformacja przebiega w ramach głównego układu części zdania, jaki stanowią podmiot, orzeczenie i dopełnienie. I to już wszystko, co należało powiedzieć o stronie czynnej i elementach składniowych. Czas na najważniejszą część tego filmu. Za chwilę pokażę, jak wygląda transformacja strony czynnej na stronę bierną. I oto wkracza na scenę bohaterka naszego filmu, strona bierna. Jej angielska nazwa to passive voice. Ponownie widzimy też przykładowe zdanie o Carlsonie i kserokopiarce i rozpoczynamy jego transformację. Punktem wyjścia będzie dopełnienie. Przypomnę jeszcze raz konfigurację, która jest niezbędnym warunkiem utworzenia strony biernej. Czasownik musi być przechodni, a wraz z nim musi pojawić się dopełnienie. Zatem cała akcja rozpoczyna się od dopełnienia, które przemieszcza się na początek nowo budowanego zdania i staje się w nim podmiotem. Jednak ten nowy podmiot nie jest taki sam jak podmiot w stronie czynnej. Zachowuje on właściwości dopełnienia. Widzimy tu ponownie słowo patient, czyli element podlegający działaniu. Tak więc nasz nowy podmiot, kserokopiarka, nie jest czynnikiem sprawczym, nie wykonuje czynności, ale jest biernym, pasywnym elementem. I w ten właśnie sposób doszliśmy do definicji strony biernej. Zdanie jest w stronie biernej, gdy jego podmiot nie wykonuje czynności, lecz jej podlega, czyli jest bierny. Bierny podmiot, strona bierna. Kolejny krok to przekształcenie formy orzeczenia. Widzimy, że forma invented zmienia się, przechodzi w formę strony biernej. Was invented. Stąd właśnie nazwa tego typu czasowników. Przechodnie, bo przechodzą w stronę bierną. Ta nowa forma składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich, zaznaczony na czerwono, to tak zwany operator. Jest nim was, osobowa forma czasownika to be w czasie past simple. Drugi natomiast to imię słów bierny, wynaleziona. Kserokopiarka została wynaleziona, dosłownie była wynaleziona. Wynaleziona przez kogo? Przez Carlsona. Carlson zostaje zdegradowany, przesuwa się na dalszą pozycję w szeregu. Nie jest już podmiotem, ale zachował swoją dotychczasową właściwość, nadal jest czynnikiem sprawczym. Widzimy tutaj agent. To przez niego została wynaleziona kserokopiarka. Zwracam też uwagę na pojawienie się przed słowem Carlson przyimka by, przez. Widzimy więc, że podstawowy sens zdania wyjściowego zostaje zachowany. Nadal wykonawcą czynności jest Carlson, a jej efektem kserokopiarka. Inaczej natomiast rozłożyły się akcenty. Teraz w centrum uwagi jest produkt czynności, czyli kserokopiarka. To na nią kładzie nacisk osoba wypowiadająca to zdanie. No i pozostaje nam jeszcze przesunięcie ostatniego elementu, czyli okolicznika, który, jak mówiłam, nie bierze bezpośredniego udziału w transformacji. Przenosimy go więc po prostu na tę samą pozycję, którą zajmował w zdaniu wyjściowym. Transformacja rozegrała się pomiędzy trzema głównymi graczami, jakimi są podmiot, orzeczenie i dopełnienie. I tak oto utworzyliśmy nowe zdanie w stronie biernej. Pragnę zwrócić też Waszą uwagę na to, że w taki sam sposób tworzymy stronę bierną w języku polskim. Warto pamiętać, że nasz ojczysty język oferuje nam w tym przypadku dokładnie ten sam koncept gramatyczny. Spójrzmy teraz na zbiorcze zestawienie obydwu stron. Najpierw nasze zdanie wyjściowe w stronie czynnej, a tu już powstałe na jego bazie zdanie w stronie biernej. Odseparuję okolicznik, który nie brał udziału w transformacji. Widać teraz wyraźnie, że orzeczenie stanowi jak gdyby oś symetrii, względem której zamieniły się miejscami podmiot i dopełnienie. Widzimy też zmianę formy orzeczenia, czyli to, o czym mówiłam we wstępie. Czas past simple oferuje nam tutaj dwa warianty do wyboru. Swoją formę w stronie czynnej oraz formę w stronie biernej. A skoro o wyborze mowa, to trzeba jeszcze odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Kiedy powinniśmy wybrać stronę czynną, a kiedy lepszą opcją wydaje się strona bierna? Myślę, że spostrzegawczy widz zauważył, że odpowiedź na to pytanie przewinęła się już w tej prezentacji. Nasz wybór będzie zależał od tego, na co chcemy położyć nacisk. Tak więc użyjemy strony czynnej wówczas, gdy zależy nam na podkreśleniu wykonawcy czynności. W pierwszym zdaniu To Carlson był w centrum uwagi, to jego rolę chciał zaakcentować mówiący. Gdy natomiast chcemy zwrócić uwagę na element podlegający działaniu lub na samo działanie, wówczas zdecydowanie lepszym wyborem jest strona bierna. W ten sposób doszliśmy do końca pierwszego odcinka tej miniserii. Dziękuję za uwagę i jednocześnie zapraszam już teraz do obejrzenia kolejnej części, w której przyjrzymy się bardzo dokładnie formom czasownika w stronie biernej w różnych czasach i konstrukcjach. A zatem pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia niebawem.